godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus, nad Ciebie uformowany. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus, za nami grzesznymi uformowany. Święta Maryjo, Matko Boża, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus, za nas był Ciebie uchronowany. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus, za nas był Ciebie uchronowany. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc świętego. Amen. Kochani, jesteśmy 6 kwietnia na urodziny, która nas przygarnęła, która czci Pana Jezusa Króla. Wczoraj byliśmy na mszy świętej w Jastrzębiu Zdroju w kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego. Wielkie przeżycie. Wielkie przeżycie ze względu na spotkania także z ludźmi, zwłaszcza siostrą zakonną. Zobaczycie to na filmie. I to jest, niech ktoś mi powie, że tylko wysocy mają siłę. Wysocy, właśnie siostrzyczka najmniejsza, najdrobniejsza, dała nam wielkie świadectwo wiary, miłości do Pana Boga. 52 lata posługi w zakonie i ona pierwsza pobiegła do Komunii Świętej na kolana, żeby pokazać nam drogę. Nie wiem dlaczego po odwołaniu już tej fałszywej pandemii w kościele nadal został przepis i namawianie do komunii na łapę. Przynajmniej tu w tej diecezji, gdzie rządzi Wiktor Skworc. Jeszcze raz apeluję o jego nawrócenie, bo tak nie może być, żeby Pana Jezusa przyjmować na brudną rękę. I to w żaden sposób nie jest uzasadnione, ani liturgicznie, ani teologicznie. Wprost przeciwnie. Ani medycznie. Ani medycznie, tak jest. Także Panie Jezu, zajmij się tym, doświadczysz tych ludzi biednych, którzy decydują o tym, o tej zmianie liturgii. Wykorzystali ten masoński plan, żeby nam wprowadzić broń biologiczną, przetestować na ludziach, żeby jeszcze walczyć z Kościołem, z naszą świętą liturgią. Od 1000 lat, nawet od prawie 2000 lat niezmienną. Cieszymy się, bo jest z nami rodzina taka żywa, prawdziwa, jak tu widać. Proszę bardzo, tu jest cały majątek, te wszystkie samochody, może zostanie mechanikiem kiedyś nasz Szymuś, ten, który za królem. No chyba chciał z Panem Jezusem też się podzielić tym swoim majątkiem. I daj Boże, mamy właśnie pracować i majątek zdobywać dla dobra innych. To nie jest tak, że mamy być biedakami. Mamy właśnie zdobywać majątek, żeby się tym dzielić. Nikt nie powiedział, że mamy być biedakami, wprost przeciwnie. Mamy sobie czynić ziemię poddaną i te talenty, które dostaliśmy od Pana Boga, pomnażać. Także pomnażać majątek. Niech nam ktoś nie wmawia, że mamy być właśnie nędzarzami, bo to jest chore. Musimy się czymś dzielić. Nawet ten, który Samarytanin, gdyby nie miał pieniędzy, to nie mógłby pomóc temu napadniętemu na drodze. Bo mało kto zauważa, bo przecież wynajął jemu gospodę i na jego koszt leczył tego biedaka. A jakbyście sami nie zapracowali, tu mówię o rodzinie, u której jesteśmy, u Pawła i u Marzeny, jakby nie zapracowali, to by nie mogli nas przyjąć. Bo czym? My dzielimy się choćby z Ukraińcami, tymi, którzy są niewdzięczni, tak jak wiemy. Uważają, że wszystko im się należy. A my, wiedząc, jak to wszystko jest ciężką pracą zdobywane, my dziękujemy Panu Bogu za tych ludzi. I zawsze, zawsze jesteśmy wdzięczni za każdy kawałek chleba, za każdy okruch
można powiedzieć, co i na stole, a także serca ludzkiego. Za wszystko mamy dziękować Panu Bogu, co otrzymujemy. Nam się nic nie należy. Naprawdę, to jest ta prawda. Dzisiaj chcemy, wyruszając w stronę chałupek, będziemy w miejscowości Łaziska, tam gdzie zakończyliśmy naszą drogę pieszą i tu na noclegu, na odpoczynku spędziliśmy ten czas. Pragniemy ruszyć dalej w drogę, głosić Królestwo Boże. Mamy też w planach, to znaczy wola Twoja, Panie, ale wczoraj dowiedzieliśmy się, że w Jastrzębiu Zdroju odbędzie się droga krzyżowa od Kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego. Zaczyna się o 17:30 mszą świętą i potem o 19:00 wyrusza droga krzyżowa z Podwyższenia Krzyża Świętego właśnie w Jastrzębiu Zdroju i kończy się na Moszczenicy, w parafii Moszczenica. Także chcemy uczestniczyć w liturgii takiej publicznej po ulicach miasta. Także kto tylko może, to zapraszamy. Kto chce się spotkać z Chrystusem Królem w tym wizerunku właśnie. Jesteśmy wdzięczni też proboszczowi, który wczoraj nas przyjął u Najświętszego Serca Jezusowego, że o nas powiedział i powiedział, że nie jesteśmy żadną sektą. To jest cenne, ponieważ jest duża obawa. Ktoś tak namieszał, że jak się mówi o intronizacji, to już biorą nas za sektę. I kochani, patrzmy na to, co jest prawdziwym kościołem, a co jest sekciarstwem. To jest takie istotne, bo łatwo wpaść. Nam nie potrzeba żadnych objawień. Naprawdę, prawda została objawiona już w Ewangelii, w Piśmie Świętym. Nam nic więcej do zbawienia nie potrzeba. Nie potrzeba żadnych prywatnych objawień. Mogą pomóc, ale mogą też zaszkodzić, ponieważ Pan Jezus nas przestrzegł przed fałszywymi prorokami, proroctwami. O wilkach w owczych skórach już dawno nam mówił, przestrzegał. Pani, oddajemy się teraz na ten nowy dzień, 6 kwietnia i wędrujemy dalej w stronę chałupek, w stronę Nysy, na trasie przy granicy, w miarę blisko granicy. Szukamy też naszego jakiegoś miejsca dla nas odpoczynku na noc. Jezu, zanurzam w Twojej przynajdroższej krwi cały ten rozpoczynający się dzień, który jest darem Twojej nieskończonej miłości. Zanurzam w Twojej krwi siebie samego, wszystkie osoby, które dziś spotkam, o których pomyślam, czy w jakikolwiek sposób, czegokolwiek o nich się dowiem. Zanurzam moich bliskich i osoby powierzające się mojej modlitwie. Zanurzam w Twojej krwi, Panie, wszystkie sytuacje, które dziś zaistnieją. Wszystkie sprawy, które będę załatwiać, rozmowy, które będę prowadzić, prace, które będę wykonywać i mój odpoczynek. Zapraszam Cię, Jezu, do tych sytuacji, spraw, rozmów, pracy i odpoczynku. Proszę, aby Twoja krew przenikała te osoby i sprawy, przynosząc według Twojej woli uwolnienie, oczyszczenie, uzdrowienie i uświęcenie. Niech dziś zajaśnieje chwała Twojej krwi i objawi się jej moc. Przyjmuję wszystko, co mi dziś ześlesz, ku chwale Twojej krwi, ku pożytkowi Kościoła Świętego i jako zadośćuczynienie za moje grzechy, składając to wszystko Bogu Ojcu przez stawiennictwo Maryi, oddając samego siebie do pełnej dyspozycji Maryi, zawierzający moją przeszłość, przyszłość i teraźniejszość bez warunków i bez zastrzeżeń. Amen. Pięknie. Chrystus, Królem Polski, Chrystus, Chrystus, władcą nam, Chrystus, władcem, Chrystus, Królem Polski, Chrystus, Chrystus, władcą nam. Króluj nam, Chryste! Zawsze i wszędzie! Króluj nam, Chryste! Zawsze i wszędzie! Króluj nam, Chryste! Zawsze i wszędzie! Amen. Amen. A co z krzyżem? Pięknie. Pięknie. Wybitnemu Polakowi setną rocznicę ukończenia szkoły powszechnej w Gorczyczkach oraz 1050 rocznicę Chrztu Polski. Sławuś, przeczytaj to. Chyba. Tak, kochani, idziemy po takich miejscach, gdzie nie możemy minąć pereł, takich bożych pereł. Ksiądz dr Rudolf Adamczyk. Tutaj jest na ścianie, w ścianie szkoły.
Rozdajcie obrazki, bo dzieci tutaj czekają. Kochani. Kapłan niezłomny, duszpasterz, działacz społeczno-oświatowy, więzień polityczny, budowniczy i proboszcz Katedry Chrystusa Króla w Katowicach, tam gdzie byliśmy i gdzie obecnie rządzi ksiądz biskup Wiktor Sforc. To jest budowniczy. Kochani, wybitnemu Polakowi w setną rocznicę ukończenia szkoły powszechnej w Gorzyczkach oraz 1050. rocznicę Chrztu Polski. Pięknie. Tutaj są podpisani mieszkańcy, rodzina Adamczyk i mieszkańcy. Kochani, a dalej. Docent dr Jan Piprek, działacz społeczny narodowy, pedagog, członek Polskiego Komisariatu Plebiscytowego Górnego Śląska, uczestnik III Powstania Śląskiego, germanista, twórca zakładu filologii germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, współautor Wielkiego Słownika Niemiecko-Polskiego oraz Wielkiego Słownika Polsko-Niemieckiego, wybitnemu Polakowi, byłemu uczniowi Szkoły Powszechnej w Gorzyczkach oraz w 1050. rocznicę Chrztu Polski, mieszkańcy Gorzyczek. Dzień dobry. Szczęść Bożej i wszystkim dzieciom. Tutaj ciocia rozda, tu ciocia rozda obrazki. Pielgrzymka dookoła Polski. Skąd idziecie? Z Częstochowy, żeśmy wyszli, idziemy przez całą Polskę. Dookoła. 29 maja. Niedługo będzie rocznica. 10 miesięcy. No nie wszystkie dzieci dostały. Niech Pan Jezus błogosławi wszystkie dzieci. Ale macie piękną szkołę z tradycjami. Bo takich wybitnych mieliście też uczniów. Coś pięknego. Daj więcej. Pani rozda. Zostaw wszystko. Pani rozda wszystko. Pięknie. Żeby dzieci nie zmarzły. Niech Pan Jezus błogosławi. Już, pięknie. Tak. Nic nie trzeba. Dzieciaki wzięli się na różańcy modlą. Pięknie. Niech Pan Jezus błogosławi. Jeszcze jeden. Dzieci wyciągają rączki po różańce. Coś pięknego. Rodzinnie z mamą i tatą. Rodzinnie. Wszyscy się modlimy. Na kolana, dzieci kochane. Na kolana przed Bogiem. Tu jest tablica. Wszystko modlamy. Także dzieci kochane. Z Panem Bogiem. Ale to przerobili go, mi się wydaje. To mógł być dom rodzinny i to kaplica powstała. Pięknie. Idziemy śladami wielkiego Polaka, księdza prałata Rudolfa Adamczyka. Tutaj był dom rodzinny. Niech żyje Wielka Polska! Katolicka, narodowa. Wielkopolska, tak? Wielka Polska, katolicka. I Wielkopolska też. Pięknie. Króluj nam Chryste. Zawsze i wszędzie. Króluj nam Chryste. Zawsze i wszędzie. Wzdłuż granicy polsko-czeskiej. Idziemy. Króluj nam Chryste. Zawsze i wszędzie. Pięknie. Pozdrawiamy mamusię. Pozdrawiamy rodacy kamraci. Mamusię Mateuszka. Tak jest. I tatusia. I tatusia i rodzinkę nasze. Nasze wszystkie rodzinki. Pielgrzymów rodzinki pozdrawiamy. Moją córcię Ewcie. Moje wnusie Wiktora Konrada. Tomasza. Mojego byłego męża, czy męża, Sławka, rodziców, Nikol, wszystkich pielgrzymów, co byli tu u nas, z nami, wszystkich darczyńców, wszystkich pozdrawiamy, kochani. Idziemy na chałupki.
Pozdrawiamy pielgrzymów. Jesteśmy pod słownikiem, który ma czcić pamięć powstańców z III Powstania Śląskiego pod Olsztą. To była jedna z najkrwawszych bitew III Powstania Śląskiego. Pierwsza była bitwa o Górę Świętej Anny i druga była taka najkrwawsza właśnie tutaj. W miejscu bitwy olsztyńskiej stoczonej 23 maja 1921 roku. W dowód pamięci powstańcom śląskim walczącym o powrót Górnego Śląska do Polski. Pamięci mieszkańców Polski, poległych i zaginionych na frontach II wojny światowej w latach 39-45. I pamięci mieszkańców Polski represjonowanych i pomordowanych w obozach koncentracyjnych. I to jest historia. I do tej pory odbywają się tutaj spotkania i bardzo dobrze nawet są rekonstrukcje tej bitwy. Dobrze, że pamięć nie ginie. Dobrze, że jest młodzież. Zobaczcie, coś pięknego. Stulecie Powstań Śląskich, 2019 rok. Dobrze, że ta pamięć jest żywa i coś takiego jak Ruch Autonomii Śląska, wiemy, że jest to sabotaż, dywersja i z zewnątrz, czyli ktoś dostaje pieniądze tutaj na terenach Polski, żeby szerzyć, tak jak w czasie tych powstań istniała agentura niemiecko-hazarska, teraz nam bardziej grozi agentura ukraińsko-hazarska z tamtej strony. Nas się straszy Rosją, a tu widzimy, co się dzieje, że nie czujemy się bezpiecznie we własnych domach i musimy się bronić. Musimy też tworzyć grupę samoobrony takiej mieszkańców, po prostu się sami organizować, bo na wojsku, na policję nie ma co liczyć, ponieważ są spacyfikowani dowództwem, które jest w obcych rękach. Także musimy myśleć o samoobronie. I to wcześniej czy później dojdzie do tego, że będziemy musieli się bronić z bronią w ręku. Taka jest nasza historia. Intencji tych wszystkich poległych naszych bohaterów. Wieczny odpoczynek dasz, nasz Panie, a świat już wiekuista niechaj świeci na wieki. Wieczny odpoczynek raci dać Panie, a świat już wiekuista niechaj świeci na wieki. Wieczny odpoczynek raci dać Panie, a świat już wiekuista niechaj świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Króluj nam Chryste. Zawsze i wszędzie. Króluj nam Chryste. Cześć i chwała synom Rożkowa, powstańcom poległym za Polskę w roku 1921 roku. I tutaj są wymienieni. Oraz poległym w wojnie światowej 1914-1918. Wieczny odpoczynek. Racz im dać Panie. A światło wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek. Racz im dać Panie. A światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Czy nie można pięknych właśnie robić tak jak jeszcze 100 lat temu, piękne płaskorzeźby, gdzie twarz Chrystusa jest wyraźna? Zobaczcie. Piękne, no, piękne. Coś pięknego. To chyba nie to tyle lat ma? Tak, to jest tylko rzadko, odnowione. Rzadko spotykane takie. Bo zobaczcie, teraz. To jest przecież zrobione celowo, ta płaskorzeźba. No, piękne. W politerach widać. Coś pięknego. No ale ktoś, zobaczcie jak jest niebezpiecznie. Wjechał, no właśnie, ktoś wjechał samochodem, widać po śladach kół, że w barierkę wjechał. Idziemy do kościoła na mszę świętą na 18 do Rożkowa.
A później weźmiemy samochód. Na samochód weźmiemy króla. Naszego osiołka, oślicę, króla i pojedziemy na nocleg do chałupek. Tak wygląda dzisiejszy dzień.